20 minut pozostało do 8, no 20 i pół minuty, tak, będąc bardzo precyzyjnym, zostało do godziny 8, a ja się dodzwoniłam do Pawła. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Co u ciebie słychać? Opowiadaj, tak od samego rana, co słychać? No, zaczyna się początek tygodnia, a ja niestety muszę jechać do pracy. Ach, niestety, ale tak z drugiej strony pomyśl sobie, co ty byś robił, gdybyś nie musiał jechać do pracy? No, na pewno po weekendzie bym odpoczywał. A, no tak, bo weekend czasami wymaga odpoczynku później, to prawda. Słuchaj, złożyło się tak, że dostałam bardzo tajemniczą wiadomość. Wpadła do naszej skrzynki SMS-owej i tam było tylko twoje imię i numer telefonu. Czyli ja się domyśliłam, że powinnam do ciebie zadzwonić, cię obudzić. No to już troszkę za późno, bo już w tej chwili jadę do pracy. Aha, a w takim razie, a jedziesz samochodem, jedziesz autobusem, czym jedziesz? No niestety ja samochodem, ale musiałem się zatrzymać na poboczu, żeby z panią porozmawiać. Jasne, oczywiście, to jeszcze mi powiedz, w którym miejscu jesteś i czy jaki masz ruch, jak sytuacja na drogach wygląda? No, jadę w kierunku z Łęczycy na Świnicę. Tak? Puściutko na drodze, czyściutko, także... Fenomenalnie, no to nic lepszego dla kierowców niż taka droga. Czy ty się domyślasz, kto chciał cię zerwać z łóżka od samego rana? No raczej nie. Wiesz, ja też nie, ale pewnie taki ktoś się znajdzie i później się przyzna, że to on. Ja ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam, a od Radia Parada otrzymujesz podwójne zaproszenie do klubu muzycznego Peweks, także trochę ruchu na kolejny weekend, jak znalazł. No, dziękuję bardzo. Chcesz kogoś pozdrowić? No, pozdrawiam wszystkich znajomych, osobę, którą postanowiła mnie obudzić, no i oczywiście Radyjko Parada. Bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego dnia, trzymaj się szerokiej drogi, aby się nie zagęściło. Również miłego dzionka. Dzięki, pa, pa.